Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur. Nasz przeciwnik, szatan, jest ojcem kłamstwa. Jest jednak kłamcą niezmiernie inteligentnym. Jest to przecież inteligencja wyższego rzędu. Zatem działa bardzo subtelnie, w sposób niezmiernie dowcipny. Nie powie tobie wprost, że chce ciebie zniszczyć, przekreślić twoje zbawienie. Przeciwnie, uda wielką troskę o ciebie, troskę o ludzi. Wystąpi pod maską jakiegoś humanizmu. Uda współczucie. Będzie nawet angażował ludzi powodowanych dobrą chęcią, dobrymi motywami, do rozmaitych akcji, ale przy okazji przemyci swoje diabelskie treści. Jak się zatem ustrzec przed działaniem szatana? Jak rozeznać, czy coś, co ma przynajmniej pozór dobra na pierwszy rzut oka, pochodzi z inspiracji Ducha Świętego, czy złego ducha? Otóż sprawdzianem niezawodnym jest to, że jeśli za czymś stoi diabeł, to będzie prowadziło to do łamania przynajmniej któregoś z Bożych przykazań. A bardzo często chodzi o łamanie tych centralnych przykazań dekalogu. Piątego i szóstego przykazania. Prędzej czy później, jeżeli kryje się jakieś diabelstwo w czymś, z pozoru nawet najlepszym, to będzie jakaś namowa do zabijania, choćby w postaci pochwały, mordowania dzieci w łonach ich matek, zwanego eufemistycznie aborcją, czy pochwały tak zwanej eutanazji, czytaj dobijania staruszków, bo są niepotrzebni, bo są niewygodni. A przecież życie człowieka, twoje czy moje życie, nie jest naszą własnością. Mówię moje życie, tak jak mówię moje mieszkanie, chociaż budynek nie należy do mnie, nie jestem właścicielem. Moje, bo zamieszkuję. Tak samo moje życie, ponieważ ja żyję, ale ono ostatecznie nie jest moją własnością. Życie każdego z nas należy do jego dawcy, czyli do Boga. Do Pana Boga należy życie człowieka. Również ze szczególną wściekłością atakuje szatan szóste przykazanie Boże. Chodzi o to, żeby zniszczyć miłość, uniezdolnić człowieka do miłości, bo Bóg jest miłością. Jeżeli zabijesz człowieku w sobie miłość, dasz się zniewolić przez własny egoizm, staniesz się niewolnikiem swoich chuci, swojej pożądliwości i zaczniesz drugiego człowieka, jak również własne ciało traktować narzędnie, instrumentalnie, no to nie dojdziesz do Boga. I cel szatana zostaje realizowany. Dlatego szatan również pod maską życzliwości, jakiegoś współczucia, będzie namawiał do rozwiązłości. Będzie organizował rozmaite imprezy, na których wręcz zachęcać będzie do rozwiązłości, nieczystości pod hasłem a róbcie na co macie ochotę. A nie oglądajcie się na Pana Boga, na szóste przykazanie. Jeżeli ci się chce, to nie oglądaj się. I tu jest najwyraźniejszy znak, że w takim działaniu, choćby z pozoru dobrym, choćby wypełnionym najszczerszymi ludzkimi, dobrymi intencjami, gdzieś na dnie czai się diabelstwo. I jeszcze jedna oznaka działania szatana. Szatan jest zawsze bardzo hałaśliwy. U Pana Boga, w niebie, w kościele panuje harmonia, porządek, ład. Pan Bóg przychodzi, przemawia i działa w ciszy. Muzyką nieba, tak sobie wyobrażam, jest śpiew gregoriański, jest również polifonia bardzo harmonijna, piękna. Bóg objawia nam się pod postacią pięknej. Natomiast piekło pełne jest zgniełku, hałasu, zgrzyt.
jeśli można mówić w ogóle w tym wypadku o muzyce w ścisłym rozumieniu, bo raczej nie, to tak sobie wyobrażam piekło przepełnione czymś w rodzaju tak zwanego techno. Jakieś wielkie hałasy, zgrzyt. Coś, co po prostu rozstraja psychikę i organizm człowieka, co już samo w sobie ma niszczycielską moc. To jest taki wielki hałas piekielnych mocy. I jeżeli czegoś takiego doświadczamy, jeżeli coś przychodzi bardzo hałaśliwie, natarczywie, natrętnie, jest to dla nas sygnał, żeby się zastanowić, żeby badać dokładnie, z jakiego ducha to pochodzi. I przeciwnie, jeśli mamy do czynienia z pięknem, ładem, harmonią, porządkiem, w tym jest znak, że działa tu palec Boży.